Szczęść Boże, coś wam powiem. Choroby krążenia i niewydolność serca są charakterystyczne dla naszych czasów. Zwłaszcza gdy jest mocno obciążony organizm, wtedy i serce staje się ociężałe. Jezus dziś przestrzega, byśmy na serce właśnie uważali. W końcu jest najlepszym doktorem w świecie tym i przyszłym. Wiemy, że serce to nie tylko pompa, która tłoczy w nas życie. Ono jest także ośrodkiem uczuć, nastrojów, emocji. W nim znajduje się centrum wiary, nadziei i miłości. Więc musimy uważać, żeby zbytnia troska o doczesne sprawy nie przysłoniła nam wiecznych. Skupianie się na dobrym samopoczuciu, na dobrym jedzeniu, na cielesnych przyjemnościach źle może wpłynąć na naszą kondycję duchową. Ociężałość duchowa polega na tym, że człowiek żyje tak, jakby nie był wezwany do życia wiecznego. Wtedy wychodzi nasza bezcelowość życia. I może się okazać, że zajmowanie się wszystkim wokół siebie sprawi, że życie wieczne człowieka przestanie w ogóle interesować. Więc słyszymy dziś, uważajcie na siebie, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Wtedy się już nie wydostaniemy. Nie będzie możliwa żadna korekta ani powrót o kilka kroków. W starochrześcijańskiej homilii z II wieku życie człowieka porównane jest do naczynia glinianego, które można formować i poprawiać. Nawet gdy glina upadnie na ziemię i się zgniecie, można ją podnieść i uformować na nowo. Lecz gdy naczynie trafi do pieca garncarskiego, już nie będzie odwrotu, bo nic już nie da się zmienić. Tym piecem jest nasza śmierć i odejście z tego świata. Tak więc mamy czuwać, modlić się i oczekiwać naszego przejścia. To znaczy, mamy być w ciągłej relacji z Bogiem, z którym spotkanie jest naszym celem. Święty Cyprian poucza nas, drodzy bracia, musimy mieć cierpliwość i wytrwać, abyśmy po tym, jak zostaliśmy dopuszczeni do nadziei i prawdy i wolności, mogli tę właśnie prawdę i wolność osiągnąć. Czuwanie i modlitwa są jak antidotum na wszelkie błyskotki tego świata. Bo w modlitwie jest jakby element proroctwa, przez który widzimy więcej sercem niż oczami. Poznajemy wtedy prawdę o Bogu, świecie i o sobie. I inaczej zaczynamy interpretować teraźniejszość. Jezus dobrze wie, że czekają nas sytuacje, które mogą nami zachwiać, nadszarpnąć naszą duchową równowagę. Jak troskliwy ojciec, jak kochająca matka mówi więc, uważajcie na siebie. Nasze życie jest opowieścią jedyną w swoim rodzaju. Zawarte są w niej elementy radości i smutku, są rozczarowania i nadzieje. Dopatrzymy się sukcesów i porażek, ale i doświadczymy przyjemności i bólu. Cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to mamy być czujni. Bo od naszego postępowania zależy jakość naszego życia. Niestety tak często mówimy sobie, jestem zmęczony, jestem wściekły, było tyle spraw, że dziś sobie odpuszczam modlitwę. Albo byłem tak zajęty przez cały dzień, że zapomniałem pomodlić się. Przecież nie wiemy, kiedy nastąpi koniec. Więc by nie obciążać serca myśleniem, jaki on będzie i co po nim nastąpi, przyjmijmy wszystko jako tajemnicę, której rozwiązanie przyniesie nam niespodziankę. Gdybyśmy poznali ją wcześniej, nie sprawiłaby nam wielkiej radości. Niech Pan wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.